czas temu miałem okazję być na takim szkoleniu z zakresu wystąpień publicznych i prowadzący wyszedł od problemu tremy czy poddenerwowania i mówi, że jest taka prosta aktorska zasada, która pomaga sobie z tym radzić. Aktorzy mówią, czy określają to w taki sposób: zejdź z siebie, wejdź na widza. To znaczy, przestań myśleć o tym, czy ci się uda, czy ci się nie uda, jak wypadniesz i tak dalej, ale pomyśl o tym, kto cię słucha, kto cię ogląda. Pomyśl o tym, co masz do zaoferowania tej drugiej osobie. I mnie ta zasada bardzo się spodobała, już nawet nie ze względu na jakąś walkę z tremą, ale generalnie na to, ze względu na to, że ona ma bardzo dobre zastosowanie i ciekawe zastosowanie w świecie chrześcijańskim, bo ona wypływa w zasadzie z tego, co mówił Jezus. Ona wypływa z tego, co kontynuował potem Paweł w swoim nauczaniu. I teraz chciałbym wam przeczytać fragment z listu do Filipian, który właśnie o tym mówi. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Do tego tekstu, do tej myśli, od której zacząłem, można by teraz dorobić wielką ideologię i używać górnolotnych słów, na przykład altruizm, empatia. Ale ja dzisiaj chcę po prostu zachęcić do tego, żeby poeksperymentować. Jak to jest i co się dzieje, kiedy przestajemy tak mocno zwracać uwagę na to, kim sami jesteśmy, co sami czujemy, jakie są nasze wyobrażenia, a koncentrujemy się na tym, kim jest drugi człowiek, co ten drugi człowiek myśli, jakie wyobrażenia ma ten, z którym się spotykamy. Paweł pisze, jeśli w Chrystusie, w tym, co zrobił, w tym, jak żył, jest jakaś zachęta do tego, to po prostu zróbmy to. Po prostu zejdźmy z siebie, wejdźmy na drugiego człowieka.